Witajcie, gitarowi maniacy. Dzisiaj zajmiemy się regulacją menzury strun. Jeżeli założyliście nowy komplet strun, a poszczególne struny nie stroją, konieczna będzie regulacja menzury strun. W gitarze akustycznej nie będzie to możliwe z uwagi na stały nieruchomy mostek. W tym wypadku jedynym wyjściem jest dobór odpowiedniej jakości strun. W gitarze elektrycznej oraz basie z reguły mamy do dyspozycji mostek z możliwością regulacji menzury. Menzura to długość czynna struny. Komplet strun dobrej jakości charakteryzuje się tym, że układ klocków przy mostku tworzy linię lekko ukośną, zbliżoną do prostej. Jednak struny basowe mają większą menzurę niż struny wiolinowe, dlatego mostki pozbawione regulacji mają zazwyczaj korektę w postaci charakterystycznej linii. Są różne sposoby regulacji menzury. Najłatwiejszym według mnie jest porównywanie flażoletu oktawowego, czyli tego przy 12 progu, z dźwiękiem granym w 12 pozycji. Jeżeli flażolet jest niższy, musimy przygotować się na powiększenie menzury, a jeżeli wyższy, zmniejszamy ją. Jeżeli ciężko Wam usłyszeć różnicę, możecie wspomóc się tunerem. Samą regulację zacznijcie od zwolnienia naciągu struny, którą zamierzacie regulować. Następnie należy wykonać obroty śrubokrętem w prawo, odsuwając klocek w przypadku konieczności powiększenia menzury lub w lewo, jeżeli potrzebujemy menzurę zmniejszyć. Kolejnym krokiem będzie nastrojenie gitary i powtórzenie wszystkich czynności według potrzeb i dla kolejnych strun. Jeżeli regulacja nie mieści się w zakresie tolerancji mostka, struna jest prawdopodobnie zużyta lub wadliwie wykonana. Regulację menzury przeprowadzamy co jakiś czas, a już na pewno przy wymianie całego kompletu strun na inny nowy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Cześć!